Cześć, jestem Michał, pochodzę z okolic Opola i chciałbym opowiedzieć Wam swoją historię. Jakiś czas temu, kiedy byłem w pierwszej klasie gimnazjum, a dokładniej chłopakiem przechodzącym klasy na samych trójkach. Ale nie o tym teraz mowa. Pewnego dnia poprosiłem rodziców o to, aby kupili mi nowy komputer, ponieważ mój stary nie potrafił ruszyć nawet GTA San Andreas. Jak to rodzice się nie zgodzili, ale myślałem, że za 2 tygodnie zmienią zdanie, bo zawsze jakoś tak wychodziło. Jednak tym razem tak nie było. Czekałem do gwiazdki jakieś 8 miesięcy, a gdy ta nadeszła pod choinkę, widziałem tylko czekoladę i 50 zł od babci. Było mi mega smutno. Po jakichś 2 dniach trochę krzyknąłem do moich rodziców oraz porozmawiałem z nimi wysokim tonem. Po jakichś 10 minutach krzyku mój ojciec się wkurzył i pogonił mnie za drzwi i powiedział, żebym mu się na oczy nie pokazywał. Na klatce było zimno. Na szczęście miałem w kieszeni telefon, więc zadzwoniłem do kolegi z prośbą o przenocowanie. Zgodził się, więc jak najprędzej do niego poszedłem. Po mniej więcej 1,5 dnia przyszła po mnie mama. Wróciłem z nią, ale niezbyt chciałem. Uważałem ich wtedy za najgorszych rodziców na świecie. Teraz rozumiem już, dlaczego nie chcieli mi kupić komputera. Po prostu tatę wywalili z pracy, ale bali się mi powiedzieć. Nie wiem czemu, ale tak już wyszło. Podciągnąłem się z nauką, starałem się być pomocnym w domu i w końcu jakieś 7 miesięcy temu zdobyłem mój upragniony sprzęt. Powiem Wam na koniec, że nie warto męczyć rodziców w takich sprawach, tylko na spokojnie rozmawiać, bo inaczej możecie skończyć jak ja wtedy. Pozdrawiam. Dziękujemy za wysłuchanie tego wyznania. Zachęcamy do subskrybowania naszego kanału oraz wysłuchania pozostałych wyznań.